Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale 50 Shades of Blue. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka Q&A. Odpowiem na nurtujące Was pytania, więc wjeżdża czołóweczka i za chwilę zaczynamy. Dzisiaj jest piękny dzień. Czuć wiosnę prawie w powietrzu. Ja tutaj mam telefon, bo mam przygotowane właśnie pytania od Was. Mam parę pytań. 1. Czy królik miniaturka może być razem z border collie? Planuję kupno królika i border collie i nie wiem, jak ich dogadać ze sobą. No ja niestety nie mam wiedzy w tym temacie, bo jedynym zwierzątkiem, jakim w domu jest, to jest właśnie blusiek, więc nie testowałam. I nawet w sumie, jak tak sięgnę pamięci, to nie miałam okazji też być z nim u kogoś, kto ma królika albo jakiegoś innego gryzonia. Aczkolwiek wiem, że są pieski razem z króliczkami czy myszoskoczkami, chomiczkami, ale no niestety nie powiem Ci, jak wprowadzać nowego członka rodziny, jak już jest jakiś inny rezydent w postaci królika albo odwrotnie. Najlepiej skonsultować się z hodowcą i się zapytać, czy miał takie przypadki piesków, które szły do domku z królikiem, i na pewno hodowca jakieś rady będzie miał. Drugie pytanie. Czy border collie jest trudną rasą do wychowania? No i to jest trudna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że border collie, jak każda inna rasa, wymaga po prostu wychowania, dobrego wychowania. Wymaga asertywności, zasad i przestrzegania tych zasad i nie łamania ich, to wtedy będzie dobrze i się dogadacie. No na pewno trzeba poświęcić więcej czasu, akurat border collie, niż innej rasie, na aktywność, na takie zmęczenie głowy, na wychowanie, bo to są mega inteligentne pieski i tak samo jak uczą się dobrych rzeczy szybko, tak samo te złe rzeczy też szybko łapią i wykorzystują sytuację. Więc no, odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, czy tak, czy nie. Po prostu musisz poświęcić czas swojemu psu i zająć się nim w odpowiedni sposób. I jak na pewno ten początek ogarniecie, fajnie dogadacie się, to później po prostu będzie łatwiej. I z perspektywy czasu, bo Blue teraz w tym roku kończy 4 lata, no to sporo zainwestowaliśmy w ten początek. I teraz nie powiedziałabym, że jest trudnym psem. Jesteśmy do siebie dopasowani, więc no, zgraliśmy się i fajnie razem spędzamy czas. I trzecie pytanie. Od tej samej osoby, jakieś rady dla przyszłych opiekunów borderowych, jakieś rady, cierpliwość, determinacja i dużo radości z posiadania psiaka i spędzania z nim super czasu. No, rad jest wiele, ale to też zależy od konkretnego psa, bo niektóre psiaki są bardziej spokojne, inne są bardziej aktywne, więc co pies to historia i metoda, więc najlepiej jakbyś może wiedziała już, jakiego bordera chcesz, bo to nawet nie chodzi o charakter psa, ale też czy to będzie show, czy work, no to też są inne podejścia. Ja z workami nie miałam nigdy do czynienia, więc też ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek tak naprawdę o wychowaniu i o charakterze worków. Z showkami się znamy, lubimy, Blue też jest show, więc tutaj mam doświadczenie i właśnie tak jak mówiłam na początku, cierpliwość, zasady i nieprzekraczanie tych zasad i barier, wyznaczenie granicy, przede wszystkim no, też ważna sprawa to jest nauczenie odpoczynku w domu, żeby psiak wiedział, że w domku się śpi i miło spędza czas, a zabawa, impreza jest na dworze, więc to są takie ważne rady moim zdaniem. Wojciech Basiński 660. Super, że wróciliście. Dzięki za ten kanał. Dał nam dużo odpowiedzi na nurtujące pytania. Miesiąc temu odebraliśmy suczkę, również umaszczenie Merle z tej samej hodowli. Cieszę się, że masz psiaka z naszej hodowli w pogoni za szczęściem. Super, aby rosła zdrowa i fajna i żebyście mieli super czas z nią i wiele przygód przed Wami. Dzięki za taki miły komentarz, ale tu jest jeszcze pytanie, więc czytam dalej. Największym problemem jest podgryzanie rąk i nóg. Czy z Blue też tak było i jak sobie z tym radziliście? To jest jedno pytanie. Tak, oczywiście wszystkie szczeniaki tak mają, podgryzają, próbują, łapią za skarpetki, nogawki i kombinują. Te zęby też ich swędzą, więc pchają wszystko do nich, co im się nawinie po drodze.
I rada jest taka, my kupowaliśmy po prostu gryzaki, te takie zdrowe gryzaki, naturalne, czyli to skóry jakieś, czy uszy, ale uważajcie na skład i kupujcie z pewnych źródeł. I tak przy okazji powiem, że nie kupujcie tych takich wybielonych, na przykład uszu, czy łapek kurzych, bo one są chemicznie wybielane, nie wiadomo, co tam się z nimi działo, więc sprawdzajcie etykiety i kupujcie mądrze, i żeby nie zaszkodzić waszym psiakom. Więc to była taka, no, cierpliwość, nie wolno, do siebie. Była wprowadzona klatka kennelowa, gdzie tam też miał zabawki. I z takiego życia szczeniakowego, które nam się sprawdziło, to że Blue miał 3 zabawki, którymi się bawił w domu, jakiś szarpak czy coś, a potem w sobotę były wymieniane na 3 inne zabawki, a tamte 3 chowane, więc też nie nudziły mu się one i za każdym razem miał co tydzień taką zmianę zabawek, to też na nich skupiał i tam tępił te ząbki, a nie tak bardzo nie gryzł nas po rękach, po nogach. Jak przebiegała wymiana ząbków u Blue? No, zaczął gubić zęby tak około, kurczę, nawet nie pamiętam, ale wypadały, na początku się przestraszyliśmy, bo taki większy ząbek wypadł i w tym okresie faktycznie podgryzał jeszcze, jak wyeliminowaliśmy to podgryzanie nas, no to się skupił na tych swoich zabawkach, gryzakach, kostkach, to wtedy bardziej intensywnie, ale wszystko przebiegło dobrze, wszystkie ząbki mu wyrosły, jedyne górne kły tak były, że były 2 naraz. Już ten nowy wychodził, a stary jeszcze nie wyszedł, więc przy okazji jakiegoś szczepienia zapytaliśmy się weterynarza i powiedzieli, że jak nie wypadnie do jakiegoś tam czasu, to mamy się zgłosić, przyjść, ale do tego czasu, tak jak weterynarz mówił, wypadł, więc nie było problemu z tymi ząbkami. I tutaj jeszcze od Wojtka jest: pozdrawiam, może się kiedyś spotkamy przypadkiem na spacerze w Bydgoszczy. Ja też pozdrawiam serdecznie i tak mam taką propozycję, że może nie przypadkiem, a może kiedyś się spotkamy po prostu na spacerze. Jak chcesz się spotkać i pogadać, to na Instagramie napisz w prywatnej wiadomości i może uda nam się jakiś spiknąć termin razem. I też pozdrawiamy cieplutko. Breszka, dzień dobry. Mam pytanie odnośnie Blue. Z jakiej jest on linii? Blue jest z linii Show. Cudowny psiak i pokazuje pani piękno tej rasy i to, że są to cudowne psy dla całej rodziny, jeśli je się odpowiednio prowadzi. Dokładnie, odpowiednie prowadzenie to jest klucz do pełnego sukcesu. Pozdrawiam was serdecznie i wszystkiego dobrego dla was. I ja ciebie, Breszka, też serdecznie pozdrawiam. Brusiek tutaj w lesie koło mnie też biega i wesoło do ciebie macha ogonem i przesyłam uściski. Ania 000X. Hej, nie wiem, czy jest pani jeszcze aktywna na internecie, bo widzę tylko starsze filmiki z YouTube, ale ostatnio wyczaiłam to konto na YouTube i zainteresowałam się nim. Myślimy z mamą nad psem właśnie tej rasy i mam też pytanie. Czy wasz pies kiedyś na coś poważnego chorował? Czy to prawda, że bordery są bardzo podatne na choroby? Albo czy orientujesz się w cenach możliwych operacji? Aniu, bardzo ci dziękuję, że trafiłaś do nas i że kanał ciebie zainteresował. To strasznie miłe jest. I tak jak mówiłam w pierwszym filmie, to czy 2 odcinki temu, no mieliśmy roczną przerwę z różnych powodów. Teraz już wróciliśmy i nagrywamy regularnie. Jeżeli chodzi o choroby i border collie, to no, jest kilka chorób, na które trzeba uważać, do których mają predyspozycje. Wiem, że na przykład mogą mieć problem z oczami, mogą mieć dysplazję, mają też alergię, więc najważniejsze przed zakupem to sprawdzić rodziców, sprawdzić hodowlę, zapytać się o badania, czy mają badania oczu, czy mają badania genetyczne zrobione, czy mają dysplazję. I to wtedy no nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że wtedy twój psiak nie zachoruje na którąś z tych chorób. O, bordery też mogą mieć z serduszkami problem, ale mamy przynajmniej pewność, że rodzice są zdrowi, więc wtedy to ryzyko jest trochę mniejsze. Warto zrobić wywiad, warto sprawdzić właśnie rodziców i kupować pieski z pewnych źródeł. Nie chcę tam mówić, że tylko FCI czy stowarzyszenia tylko, ale sprawdź badania rodziców. Blue na szczęście nie chorował na nic poważnego.
kompletnie nie mieliśmy problemu ze stawami. Miał po ukończonym pierwszym roku życia miał robiony rentgen bioder, stawów i łokci ze względu na to, że bawiliśmy się trochę we frisbee, więc to też był taki wymóg, żeby zobaczyć, czy te stawy i kości są już ok. Później byliśmy też u okulisty. Z oczami ma wszystko w porządku, nie musimy się o nic martwić. Kardiologa też mamy z głowy, robiliśmy echo serca i inne badania na serduszku, więc jest ok. No jesteśmy na tyle szczęśliwi, że nie było podstaw, żeby sprawdzać, jakie są ceny operacji, więc nie znam w ogóle cennika. Jeszcze to zależy od miasta, od renomy, doświadczenia, od konkretnej operacji. Tak jest, tyle jest różnych wytycznych do ceny, więc nie chciałabym się tutaj w to zagłębiać, bo po prostu na szczęście nie musiałam tego szukać i sprawdzać, więc nie wiem. Pozdrawiam Ciebie też, Ania, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeżeli macie jakieś jeszcze pytania do następnego Q&A, to zostawiajcie je tutaj pod tym odcinkiem. Będę je co jakiś czas zbierać i odpowiadać na kilka pytań. Trzymajcie się cieplutko i co? Czekamy na wiosnę, aż będzie cieplej. Pa!